Są ludzie leniwi i są ludzie pracowici. Kiedyś nie było z tym żadnego problemu. Jak człowiek był leniwy, to mało zarabiał, ale żadna dziewczyna go wtedy nie chciała, bo jeździ jakoś marną habetą zamiast przyzwoitym rumakiem, więc się brał do roboty i zarabiał. Albo jeżeli znalazł jakąś dziewczynę, ożenił się, to potem żona dawała mu w łeb i mówiła: zarób trochę pieniędzy, bo dzieci potrzebują ubranek. I w ten sposób większość leni została przerobiona na ludzi pracowitych. Niestety w demokracji jest inaczej. Ponieważ leni jest więcej, to przegłosowują jakieś ustawy, żeby można było tym, co pracują, zabrać i dać nierobom. W wyniku czego nie opłaca się pracować i całe państwo popada w ruinę.